z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? Czasami potrzeba dystansu, czasami trzeba upływającego czasu, żeby odkryć w takiej retrospekcji, że Bóg był nieustannie obecny w naszym życiu i że w wielu wydarzeniach, których tego nie widzieliśmy, w których tego nie czuliśmy, nie odkrywaliśmy, On był. Teraz z perspektywy widać to bardzo, bardzo ewidentnie. I można się pewnie zadumać nad sobą, czy serce mi wtedy nie pałało, czy ślepy byłem wtedy, nie widząc, że to ręka boska mnie prowadziła w miejsce, w którym byłem, w czas, w którym byłem. No tak, potrzebujemy tego dystansu, tego spojrzenia za plecy, żeby to odkryć, bo w czasie rzeczywistym bardzo nam takiego instynktu odkrywania obecności Bożej brakuje. Na szczęście jednak mamy tą świętą pamięć, dzięki której jesteśmy w stanie ten bezpośredni wkład Boga w nasze życiorysy dostrzec, nawet jeżeli późno. Nigdy nie za późno, bo Bóg pozwala na to, byśmy uwielbiali wielkie dzieła, które zdziałał w naszym życiu, jakby z dystansu, jakby z takim lekkim opóźnieniem. Jemu to w ogóle nie przeszkadza. A my próbujmy, odkrywajmy. Jest tu i teraz w Twojej trudnej sytuacji, czy w Twojej pięknej sytuacji, towarzyszy Ci, nie odstąpi od Ciebie i będzie trzymał Cię za rękę. Do zobaczenia jutro.